Cześć! Dzisiaj chcę Wam trochę opowiedzieć o nauce anatomii, o tym, jak ja się uczyłam anatomii. Jeśli chodzi o różne podręczniki, całą wyprawkę na anatomię, to ja już taki film nagrałam i podlinkuję go Wam na dole w opisie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Jedno z najczęstszych pytań, jakie ostatnio mi zadajecie, to czego się uczyć na pierwsze zajęcia? Jeżeli nie macie żadnej rozpiski, nie ma żadnych wymagań odnośnie pierwszych zajęć, to jedyną rzeczą, którą według mnie warto przeczytać, to jest rozdział Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. To jest akurat podręcznik Sokołowskiej Pituchowej, który bardzo polecam, mi się z niego najlepiej uczyło anatomii. No i jeżeli przeczytacie, właśnie zrozumiecie ten rozdział, to później reszty będzie Wam się dużo łatwiej uczyło. A czy uczyć się w ogóle przez wakacje? To uważam, że nie. I nie ma sensu, trzeba korzystać z tych wakacji, z tego wolnego, gdzieś pojechać, przeczytać ciekawe książki, nawet obejrzeć filmy. Także wszystko, co Wam sprawia przyjemność, warto zrobić właśnie przez te wakacje, bo później możecie nie mieć na to tyle czasu, ile byście chcieli. I od nagrania tamtego filmu znalazłam jeszcze jedną świetną książkę, w którą warto się zaopatrzyć. I jest to Memorix Anatomia wydawnictwa Edra Urban Partner. Mamy tutaj mianownictwo i polskie, i angielskie, i łacińskie, także każdy znajdzie coś dla siebie, w zależności od tego, kto w jakim języku musi się uczyć, czy woli się uczyć anatomii. I jest to świetny podręcznik zarówno do nauki właśnie na anatomię, jak i później na wyższych latach do powtarzania na inne przedmioty. Jest w twardej oprawie, ma tutaj dwie takie tasiemki, żeby można było sobie zaznaczyć, co czytamy, gdzie akurat jesteśmy. No i podstawową rzeczą, którą wyróżnia ten podręcznik, jest to, że tutaj mamy krótko, zwięźle i na temat. Tutaj nie ma jakiegoś lania wody, nie mamy 5 tomów tego podręcznika. Oprócz tego jest też bardzo przejrzysty. Te wszystkie ryciny są kolorowe, także łatwo znaleźć, no tutaj akurat każdy mięsień. Łatwiej sobie później dzięki temu będzie Wam wyobrazić przestrzennie to, gdzie który mięsień się znajduje. Także dla wzrokowców to będzie naprawdę świetny też podręcznik. Także jest bardzo przejrzysty, bardzo taki krótko zwięźleń na temat. To mi się bardzo, bardzo w nim podoba. Ja sobie z niego ostatnio zaczęłam powtarzać rzeczy, których nie pamiętam i okazuje się, że nie pamiętam wielu rzeczy. Także naprawdę bardzo mocno Wam go polecam i jeszcze myślę, że na pewno nieraz będę Wam go pokazywać i będę o nim wspominać. No ja tak cały czas mówię o tym lekarskim, ale oczywiście ten podręcznik będzie też świetny dla studentów lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii i wszystkich takich pokrewnych kierunków, na których jest anatomia. No i zapomniałam wspomnieć, że po każdym rozdziale mamy tutaj też takie pytania sprawdzające, także naprawdę bardzo przyjemnie można się z takiego podręcznika uczyć, czy właśnie bardzo łatwo będzie później znaleźć konkretne, interesujące nas rzeczy, których nie pamiętamy, których chcemy sobie przypomnieć. Ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Ja nie miałam swojego egzemplarza na pierwszym roku. Ja w ogóle pożyczałam, a teraz mam już własny egzemplarz i jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolona. Tu Wam jeszcze pokażę, o, serduszko. Naprawdę bardzo przejrzysty, porządny, taki nowoczesny podręcznik. To jest takie właśnie nowoczesne podejście do nauki, bo nie ma tu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych. Jest napisany przystępnie, przejrzyście, także polecam. Nim kupicie, oczywiście sobie przejrzyjcie, popytajcie, może ktoś ma, żebyście mogli pożyczyć i się z nim zapoznać, ale też na stronie wydawnictwa widziałam, są takie materiały próbne, że fragment podręcznika możecie sobie po prostu obejrzeć, co jest też naprawdę świetne. Także to tyle, jeśli chodzi o podręczniki. Pozostałe rzeczy możecie sobie zobaczyć w tamtym poprzednim filmie. Ale co jeszcze warto, z czym jeszcze warto się zapoznać, co jeszcze warto sobie kupić? Ja na przykład bardzo lubiłam kolorowanki. To są kolorowanki anatomiczne, tutaj jest atlas Nettera do kolorowania, a drugi to jest kolorowanka dużo od niego tańsza, którą kupiłam w Biedronce za chyba 20 zł, myślę, może 25 zł. i mamy tutaj Anatomię Człowieka w 215 ilustracjach. Jeżeli chodzi o jakość tych kolorowanek, to te Nettera są dokładniejsze, są lepsze, ale Nettera jest też dużo droższy. Także jeżeli nie wiecie, czy będziecie chcieli to kolorować, czy będzie Wam to sprawiać przyjemność, to polecam zacząć właśnie od tej tańszej. Ona się w Biedronce co jakiś czas pojawia. Natomiast jeżeli już stwierdzicie, że będziecie kolorować, że ten pomysł Wam się podoba i taka nauka będzie przyjemniejsza, to ta kolorowanka jest naprawdę świetna. Ja na przykład bardzo lubię kolorować, mnie kolorowanie uspokaja, relaksuje i dlatego właśnie kupiłam sobie taką kolorowankę. Tutaj mam akurat szkielet pokolorowany na niebiesko i przy każdej kolorowance jest oczywiście opis, tutaj akurat po angielsku. Jest to też taki rodzaj skrótowego podręcznika, bo są tu najważniejsze informacje o różnych strukturach. Zaraz coś, czego nie pokolorowałam, Wam pokażę. Wcale aż tak dużo nie pokolorowałam, tylko chcę znaleźć coś ładnego. No, tutaj mamy żyły. Dobra, bo przedłużam. Serduszko, serduszko zawsze fajne. Także jak widać, mamy tutaj serce i są opisane jego szczegóły po prostu, a z drugiej strony mamy opis. Także bardzo fajnie można się z tego też uczyć. Kolejną rzeczą, o której zapomniałam właśnie w tamtym filmie, są wuzetki, do których zostawię Wam link na dole. To są takie internetowe fiszki z preparatami, na których macie różne struktury do rozpoznania. I bardzo fajnie się z tego uczy, właśnie tak jak na zasadzie fiszek, które sami sobie przygotowujemy, to są fiszki przygotowane w internecie, ze zdjęciami naprawdę bardzo wyraźnymi, porządnymi, także to też bardzo nauka anatomii może Wam ułatwić. Często też mnie pytacie, czy warto kupić sobie czaszkę albo szkielet i ja nie mówię tutaj o ludzkich, tylko o takich modelach, bo jest tego mnóstwo w internecie i ja uważam, że nie warto. Szkoda wydawać na to pieniądze. Naprawdę jest dość sporo czasu z tymi preparatami na zajęciach. Jeżeli przyjdziecie na zajęcia dobrze przygotowani, to spokojnie zdążycie się nauczyć. Jest też wiele zdjęć w internecie, różnych modeli, można się z tego też uczyć. Także nie ma konieczności wydawania pieniędzy na czaszkę, szkielet czy inne modele anatomiczne. No i na koniec, w jaki sposób ja się uczyłam anatomii. Uważam, że warto mieć własny atlas anatomiczny. Jeden, który macie swój, który Wam będzie pasował. Nawet nie musi być to atlas polecany przez prowadzących. Ten polecany przez prowadzących możecie sobie wypożyczyć z biblioteki, żeby go mieć, żeby można było do niego zajrzeć. Natomiast ważne, żebyście się uczyli z atlasu, który Wam będzie pasował, który będzie dla Was przejrzysty i z którego będzie Wam się dobrze uczyło. Jeżeli już będziecie mieć taki swój atlas, ja jestem co prawda przeciwnikiem pisania po książkach, ale akurat w atlasie anatomicznym lubiłam sobie pisać ołówkiem, bo akurat miałam atlas, ten mój ulubiony jest z mianownictwem łacińskim i ja sobie pod każdą nazwą łacińską pisałam nazwę polską i w ten sposób też się szybciej tego uczyłam. Zawsze sobie coś tam jeszcze dopisywałam ołówkiem i w ten sposób właśnie dobrze mi się uczyło na szpilki. Jeśli chodzi o naukę teorii, to również warto wybrać podręcznik, który Wam najbardziej pasuje. Ja co prawda z Kawin nie polecam, chociaż wiem, że wiele osób z nich korzystało. Dla mnie tam jest po prostu informacji za mało, jest to zbyt skrótowe. Ale jeżeli weźmiecie sobie właśnie podręcznik, który Wam pasuje, na przykład, nie wiem, tak jak ja mam tą Pituchową, czy ten Memorix, który jest świetny, to weźcie sobie też zeszyt, czy jakąś nawet kartkę zwykłą. Róbcie notatki. Z tych notatek później będzie Wam się lepiej uczyło, bo to będzie napisane Waszymi słowami i też łatwo Wam się później będzie powtarzało do egzaminu, bo w notatkach będziecie mieć te najważniejsze rzeczy i nie będziecie znowu otwierać całego jakiegoś dużego podręcznika albo bochenka na przykład przed egzaminem, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby znowu przerobić cały materiał właśnie ucząc się kilka dni przed egzaminem, bo najczęściej tak to wygląda. No i to w zasadzie wszystkie moje porady. Jeżeli macie jakieś własne, to piszcie w komentarzach, bo to naprawdę wielu osobom pomaga. I piszcie, co myślicie o tym, co ja Wam właśnie tutaj powiedziałam. Te wszystkie moje filmy są po prostu subiektywne, są to moje wrażenia, doświadczenia. Także ja już Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!